Stanisław ma 26 lat i jasny plan na przyszłość. Chciałby kontynuować rodzinną tradycję i prowadzić gospodarstwo tak dobrze, jak dziś robi to jego ojciec. Studiując we Wrocławiu, poznał smak miejskiego życia, ale to wieś była dla niego zawsze największym magnesem. Jaka kobieta mogłaby dopełnić jego poukładane życie? Przekonajmy się. Zajmujemy się wyłącznie produkcją roślinną, głównie uprawą warzyw, takich jak cebula, marchew, ogórki gruntowe oraz ziemniaki jadalne i uprawy zbożowe. Jesteśmy w takim sezonie jeszcze zimowym, gdzie przerabiamy towar, który zebraliśmy jesienią. Taką chyba moją największą pasją to jest lotnictwo. Drugą to siatkówka. Lubię też przejść się na spacer z psem. Czego mi w życiu brakuje? Teraz to chyba takiej stabilizacji związanej no, ze związkiem. Tofi, chodź do mnie, chodź! Tofik! Nie słuchacie. Nie, chyba nic z tego nie będzie. Cześć. Cześć. Marta. Stasiu. O, hej, ty jesteś wysoki, poczekaj. Dużo mleka piję. Rolnikiem jesteś od urodzenia, słyszałam. Od urodzenia, no, zawsze. Tak. No i dobrze ci z tym. Bardzo dobrze. Innej pracy sobie nie wyobrażam. Ja zawsze chciałem to robić. Już jak miałem 14 lat, no to już pracowało się tutaj i pomagałem rodzicom w gospodarstwie. Tu jest sortownia. Tak, tak. Tutaj są sortownie, tutaj przebieramy marchew. Tam jest nasza największa chłodnia. Są jeszcze dwie mniejsze w tamtej części. A najwięcej pracy to no, zdecydowanie przy ogórkach gruntowych. Byłeś już zaręczony, nie żałujesz tego? Nie. Na tamtą chwilę no, była to dobra decyzja. No, czas pokazał, że, no, że jednak nie dogadujemy się ze sobą do końca. Co to stałeś jakby od tych doświadczeń? Wiesz, co jeszcze bardziej mnie utwierdziło w przekonaniu, czego chcę i kogo szukam. Oczekuję na pewno dojrzałości, takiego zdecydowania co do przyszłości, co się chce robić, jak chce się żyć. Jaka osoba pasuje do ciebie? Bardziej energiczna ode mnie. Ja też nie wymagam do końca, żeby ta kobieta prowadziła to gospodarstwo ze mną. Nawet lepiej, gdyby miała jakieś swoje zajęcia, bo ja idę do swojej pracy, ona idzie do swojej pracy. To trochę się za tą zatęskni, tak? Na co ty zwracasz uwagę u kobiet? Uśmiech. Uśmiech mówi wiele. Fajnie, jakby była wysoka. Czy blondynka, czy brunetka, to raczej nie ma dla mnie znaczenia. Pewna przyjścia tutaj w to miejsce, nie? W moim przypadku nie jest możliwe jakieś przeprowadzanie się z uwagi na specyfikę tej pracy. Także tutaj w grę no wchodzi tylko jakby jej przeprowadzka i zamieszkanie tutaj. A w twoim sercu, w twojej głowie pojawia się, nie wiem, dziewczyna, która ma 20 lat? No tak, no minimalnie 23-29. Najlepiej, gdyby no, to była osoba w moim wieku. Wolałbym, żeby były to kobiety z czystą kartą. Jednocześnie niczego nie wykluczam. No ale preferowałbym, gdybyśmy powiedzmy zaczynali no, od zera. To jak sobie to wyobrażasz? Faktycznie pisze ten list. Przyjeżdża tutaj. I jak to się zaczyna rozwijać między wami? No przede wszystkim musi to na początku być jakieś zauroczenie. Nikt się nie zakochuje od razu. Na pewno nie jestem w związku zazdrosny. Myślę, że na starcie każdemu należy się 100% zaufania, a co z tym zaufaniem zrobi, to już czas pokaże. I też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby po prostu się lubić. A kiedy miałeś ostatnią randkę? To z 2 lata temu. To czas najwyższy praktykować, bo to są miłe rzeczy. Czas najwyższy. Jeśli wyznajesz w życiu podobne wartości jak ja i planujesz już pewną w życiu stabilizację, spodobała ci się moja osoba, to zapraszam, napisz na mnie list.
Stanisław jest optymistą, a jego niewątpliwą zaletą jest umiejętność dobrej organizacji czasu. Myślisz, że to właśnie u jego boku mogłabyś być szczęśliwa? Jeśli tak, to nie zwlekaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres skrytka pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Stanisław.